Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniów Zary. Mam tutaj sporo takich rzeczy bardziej eleganckich, formalnych, marynarki, eleganckie spodnie, no ale także rzeczy na co dzień, dwa fajne komplety, kilka sukienek, także sporo rzeczy, które naprawdę bardzo fajnie wyglądały na modelkach na stronie. Jestem ciekawa, jak będą wyglądały na mnie w przypadku właśnie rozmiaru L40 głównie, tak naprawdę. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami tej serii, czy odcinkami Beauty na kanale, to zachęcam do subskrypcji, a tutaj też w playliście z prawej strony możecie nadrobić zaległości, obejrzeć pozostałe ostatnie odcinki właśnie z tej serii. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do ubrań. Kilka rzeczy mam już na sobie, przede wszystkim marynarka w przepięknym niebieskim odcieniu, taki odcień nieba, lekko stonowany, pomiędzy pastelowym a takim tradycyjnym niebieskim odcieniem, czyli faktycznie jest on taki nie tyle przygaszony, co delikatniejszy, niezbyt intensywny, przepięknie wygląda. Sama też chętnie, wiecie, kupiłabym tę marynarkę, gdyby była w błękitnym odcieniu, jaśniejszym, ale ten też wydaje mi się świetny i jest bardziej ożywiający zdecydowanie niż taki typowo chłodny, jasny błękit w przypadku takiej bardzo jasnej karnacji. Ja mam tutaj rozmiar M, ponieważ jest to marynarka oversize'owa, jeśli chodzi o cenę, to jest 299 zł. Właśnie jeśli chodzi o marynarki, to mniej więcej jest to zawsze cena od 200, ale bardziej od 250 do 300 zł, ale powiem szczerze, że na te wszystkie marynarki, które widziałam w sieciówkach, to faktycznie to jest zdecydowanie najlepsza jakość i warto dopłacić, czy też ewentualnie polować na wyprzedażach, tak jak mi się udało na wyprzedaży zimowej dorwać cały garnitur różowy, przepiękny. Nie wiem kiedy i gdzie go założę, ale właśnie bardzo mi się spodobał i zostawiłam go w szafie. Tak, jeszcze patrzę właśnie jakieś przeróżne marynarki. W moim przypadku ulubionym zestawieniem właśnie z marynarką, tak żeby ta stylizacja była troszeczkę bardziej luźna, mniej formalna, no to właśnie jeansy. Fajnie by wyglądała do jasnych jeansów, ale akurat mam wszystkie w praniu. I do jakiegoś właśnie crop topu. Tutaj mam akurat koronkowe, które zaraz Wam opiszę dokładnie, ponieważ też jest z Zary, ale po prostu jakikolwiek crop top. Ta marynarka akurat w momencie, kiedy jest zapięta, ma taki dosyć głęboki dekolt, więc sama raczej bym nie założyła w sumie do niej jakieś braletki pod spodem, chociaż nie wykluczam tego, ponieważ bardzo mi się podoba ten efekt. Co wiecie, trzeba, to jest zasłonięte, więc można tutaj spokojnie założyć biustonosz, w zależności też na jaką okazję zakładamy, do jakiego towarzystwa tak naprawdę, no, ale ja akurat lubię taki styl, że właśnie jest sama taka czysta, delikatna koronka pod spodem. Jest to model oversize'owy, jak mówiłam, i ta M-ka leży po prostu przepięknie właśnie. Zawsze te marynarki Zary są fajnie skrojone, ta też jest delikatnie wytaliowana, chociaż ja sama lubię właśnie marynarki nosić po prostu rozpięte. Według mnie to wygląda naprawdę świetnie. Rękawy są też lekko luźnawe, także mam tutaj niesamowity komfort, ale jednocześnie nie są zbyt luźne, więc ten materiał w żaden sposób się nie odkłada. Marynarka, jak widzicie, jest dłuższa i do takiej stylizacji z jeansami mam wrażenie, że to wygląda rewelacyjnie. No ale na przykład w przypadku, gdzie chcecie marynarki zakładać też na sukienki, czy na spódniczki, raczej krótsze, to mam wrażenie, że ta długość już nie obroniłaby się w przypadku każdej stylizacji, w zależności też od długości, ale no właśnie, tutaj trzeba pomyśleć o tym, z czym będziemy taką marynarkę komponować, czy będzie to rzecz dla Was, ale jest świetnie skrojona, idealnie leży, także jak najbardziej Wam polecam, ale właśnie raczej się kierujcie mniejszym rozmiarem, ponieważ faktycznie gdybym kupiła L-kę, którą no mniej więcej teraz cały czas noszę, to jednak byłaby zdecydowanie zbyt luźna, a tak to w przypadku tego mniejszego rozmiaru rzeczywiście jest ten luz, ale w takim idealnym stopniu. Pod spodem, jak widzicie, miałam tutaj taki top koronkowy w pudrowym odcieniu, który jest delikatnie gorsetowy z fiszbinami, więc faktycznie tutaj też tak fajnie optycznie spłaszczę sytuację pod biustem. On kosztuje 70 zł, dostaniecie go także w wersji pomarańczowej oraz czarnej. Nie mam tutaj rozmiar L, no ze względu na biust w sumie taki rozmiar wybieram w przypadku właśnie tego typu topów, ponieważ no, jednak z rozmiarem te miseczki są większe. Wydaje mi się, że ten top był już w tamtym roku w kolekcji i widziałam go, albo bardzo podobny produkt, podobny top, ale bałam się ze względu na to, że jednak miseczki są dosyć małe. Co ciekawe, mój biust jest o dwóch różnych miseczkach, w sensie lewą pierś mam rzeczywiście większą o jedną miseczkę. Tak jakoś w tym topie wygląda, jakby ta prawa miała za mało tutaj miejsca, więc dziwne, ponieważ w przypadku lewej to faktycznie wszystko tutaj ładnie leży, tak tutaj mam wrażenie, że ten top strasznie mi tutaj ten biust spłaszcza, tutaj się wbija delikatnie. No wygląda przepięknie, więc jeśli macie mniejszy biust niż ja, mniej centymetrów
tutaj, to faktycznie bardzo Wam polecam. Jeszcze za tę cenę to w ogóle super. Tutaj krycie jest tak naprawdę pełne, nie ma obaw, że tutaj będzie widać sutki, a tutaj właśnie ten dół już jest taki, jak widzicie, półprzezroczysty, ale na tyle jest jakby taka półkryjąca ta właśnie koronka, że wygląda to bardzo fajnie, ładnie i jednak jakoś nie za bardzo wyzywająco. Według mnie, ale oczywiście każdy ma inny gust i inne preferencje. Jak dla mnie to jest strzał w dziesiątkę w przypadku mniejszego biustu. Ja się nie czuję po prostu pewnie i właśnie tutaj te ramionczka są zbyt małe dla mnie. Nie dość, że po prostu tego biustu mi nie utrzyma, tak obawiam się, że mogłoby coś wyjść na wierzch, więc sama tego akurat tutaj nie zostawię. Następna marynarka jest w takim skróconym stanie. Uwielbiam ten trend teraz, naprawdę. W wielu sklepach możecie zobaczyć takie marynarki, one przepięknie podkreślają talię i faktycznie moja figura od razu jest niesamowicie podkreślona i rzeczywiście tę figurę klepsydry widać po prostu na pierwszy rzut oka. Są co prawda właśnie marynarki, które są fajnie taliowane, ale jednak większość jest bardziej prosta czy luźna, oversize'owa, no i wtedy one jakoś tak super figury nie podkreślają. Takie krótkie według mnie wyglądają rewelacyjnie i też właśnie taka długość jest świetna do sukienek moim zdaniem, ponieważ wtedy, wiecie, nie jest tak przytłaczająco, dają nam ciepło, jeśli chcemy właśnie okryć się marynarką w momencie, kiedy mamy sukienkę na ramionczka, bez ramionczek w ogóle, czy po prostu dodać dodatkową warstwę, a jednocześnie nie odwracają uwagi od tego, co się dzieje pod spodem, nie zakrywają całkowicie naszej stylizacji. No mi się to niesamowicie podoba. Ta marynarka kosztowała 199 zł, tutaj także wybrałam rozmiar M, ze względu właśnie na oversize'owy krój. I co? Jak dla mnie taka marynarka najlepiej wygląda właśnie rozpięta, ale pokażę Wam także wersję zapiętą. No dużo się tutaj nie różni, jak widzicie, ale jakoś tak, nie wiem, marynarka zazwyczaj najlepiej się układa jednak jak jest rozpięta, ponieważ zawsze jak mamy tutaj spięcie, to coś jest nie halo, tutaj coś odstaje, a tak to się ładnie, naturalnie ułoży. W przypadku tego modelu od razu Wam powiem, że tutaj rękawy są zdecydowanie bardziej obcisłe, ale w szczególności tutaj właśnie na bicepsach. I ja faktycznie czuję tutaj taki opór w momencie, kiedy biorę ręce i wyżej nie jestem w stanie wziąć, ponieważ tutaj rzeczywiście już mam opór na rękawach i zastanawiam się, czy faktycznie próbować z większym rozmiarem, czy zostawić tę w nadziei, że mi to po pierwsze nie będzie przeszkadzać, a po drugie dalej zredukuję troszeczkę wagę i wiecie, tutaj nie będzie mi to przeszkadzało, ponieważ zaraz będzie luźniej w tym miejscu. Z większym rozmiarem troszeczkę się boję, ponieważ faktycznie ten rozmiar leży idealnie. Mamy tutaj lekko opuszczone ramiona, jak widzicie, dzięki czemu tutaj też robi się objętość na ramionach, więc to też będzie fajny model dla osób, które raczej mają na przykład figurę gruszki, gdzie ramiona są właśnie szczuplejsze, a tutaj właśnie większa jest objętość na dole, ponieważ jesteśmy w stanie tutaj tę objętość fajnie dodać i wyrównać po prostu sylwetkę, jeśli Wam na tym zależy. Według mnie to jest świetna pozycja. Zastanawiam się, czy ten kolor na pewno jest dla mnie, czy dobrze się czuję, ponieważ jest to taki odcień. Myślałam, że on będzie troszeczkę jakby bardziej neutralny, a faktycznie jest taki niesamowicie ziemisty, taki piaskowo-oliwkowy troszeczkę, więc możecie mi tutaj napisać w komentarzach na dole, czy myślicie, że to jest dobry kolor dla mnie, czy nie. Tym bardziej, że mam tutaj jeszcze marynarkę w skróconym stanie w innym kolorze, więc też tutaj pewnie będzie bitwa pomiędzy tymi dwoma marynarkami, którą zostawić w szafie, a tutaj się nad kolorem zastanowię, ale jeśli chodzi o fason, to jest po prostu coś rewelacyjnego. Następnie taki biały, krótki crop top z bardzo dużym dekoltem. Kosztował mnie 90 zł. Wybrałam tutaj rozmiar L ze względu właśnie na wymiar w biuście, ale nie było to w sumie dobre posunięcie, ponieważ faktycznie mam tutaj sporo luzu i do tego z tyłu ten top jest takiego materiału prążkowanego, elastycznego, więc faktycznie, wiecie, jakby tutaj bardziej ścisnęło, to tam by się rozciągnęło i by było idealnie. Tak tutaj mam wrażenie, że po prostu to usztywnienie, które jest, tu jest taki drut, który faktycznie mocno się trzyma, że nie jest tak dopasowane tutaj do mojego biustu w przypadku braku biustonosza, a do takiego topu z takim opuszczonym stanem raczej nie dobierzemy odpowiedniego biustonosza. Wydaje mi się, że ten mój, który ma opuszczony stan, też byłoby tutaj widać, choć jeszcze nie byłoby najgorzej. To jest top ogólnie właśnie z takimi ramionczkami, ma fajny dekolt, a z tyłu właśnie taki prostokątny, więc fajnie też tatuaż mój jest widoczny tutaj na plecach.
plecach i wygląda to ładnie, ale też możemy spokojnie nosić tutaj z opuszczonymi ramionami ze względu na to, że faktycznie tutaj się w miarę wszystko trzyma, tym bardziej jak wybierzemy odpowiedni rozmiar. Tak jednak tutaj te rękawy nie tworzą tutaj takiej bufki, więc nie widać nawet, że to nie było zamierzone i w tej wersji podoba mi się jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o materiał, to on jest, ten top wykonany z naturalnego materiału, głównie z bawełny. Tylko, że jeśli chodzi tutaj o ten materiał właśnie z przodu, nie podoba mi się. To jest taka bawełna, której nie lubię, czyli taka sztywna, mocno gniecąca się i trochę taka ceratowata. No, ja przez to nie będę wymieniała najmniejszy rozmiar tego topu, ponieważ mam wrażenie, że po prostu nie byłby u mnie używany. I o ile krój wygląda fajnie, tak ten materiał wygląda po prostu bardzo tanio. Fajne jest to, że faktycznie sprawdzi się idealnie, wiecie, w cieplejsze miesiące i skóra będzie oddychała, tak jednak po prostu, no wygląda to jak jakiś taki chamski poliester, więc no, raczej nie polecam. Chyba, że Wam się jakoś niezmiernie ten krój podoba, to możecie brać, ale jakby jakościowo nie wygląda to aż tak fajnie. Następnie mamy tutaj komplet z ekoskóry w przepięknym takim karmelowym odcieniu brązu. Tutaj zarówno spódniczka, jak i top ten gorsetowy kosztowały po 90 zł. No, jeśli chodzi o górę, mam tutaj rozmiar M, ze względu na to, że po prostu robiąc zamówienie L-ki nie było, no, a jeśli chodzi o spódniczkę, mam tutaj rozmiar L. Zacznę od może tej lepszej rzeczy z tego kompletu, czyli właśnie tego topu gorsetowego. No, leży po prostu przepięknie. Całe szczęście, że nie było tego większego rozmiaru, ponieważ na pewno bym wzięła L-kę. Ten rozmiar M jest na styk, ale dzięki temu wszystko jest ładnie podtrzymane. Mam pewność, że nic mi się tutaj nie wyleje. Biust jest ładnie ułożony. No wiadomo, że troszeczkę jest spłaszczony, ponieważ tutaj faktycznie tak wszystko mocno trzyma, ale według mnie wygląda to naprawdę dobrze i będzie to fajny taki top do różnych stylówek tak naprawdę. Na pewno nie na ciepłe miesiące, ze względu właśnie na tę ekoskórę, w której po prostu będzie niezmiernie gorąco w upały, ale po prostu właśnie tak wiosną, jesienią według mnie będzie jak znalazł i widzę właśnie ten top u siebie w swojej garderobie do różnych stylówek. No jest po prostu świetny, mam tutaj fiszminę, przepięknie tutaj podkreśla talię, spłaszcza tutaj sytuację. Jest jeden duży minus, tutaj Wam zaznaczę, ponieważ jest to właśnie top, którego w żaden sposób nie będziecie w stanie założyć mieszkając same, będąc same w domu, ponieważ jest to top, który jest całkowicie tutaj, od góry do dołu, na takie haftki, sprzączki, jak w biustonoszu. Nie ma żadnego suwaka, nic takiego. Wygląda to fajnie, ładnie, ale no, ja nie jestem w stanie biustonosza tak zapiąć z tyłu, zawsze męczę się z tymi stanikami sportowymi, które mam właśnie na takie haftki, ponieważ nie da się ich, wiecie, obkręcić tak jak standardowego biustonosza. A co powiedzieć w momencie, kiedy mamy ich tyle, tam jest chyba 8, wiecie, tych haftek, czy nawet więcej, więc no, ja bym nie była w stanie tego założyć, dlatego Wam tutaj zaznaczę, ponieważ mieszkając samemu, no to nie widzę opcji, żeby ten top założyć. Spódniczka niestety nie jest takim hitem jak tutaj góra. Spróbuję Wam w sumie tutaj pokazać te rzeczy razem z innymi tutaj, z tych, które mam tutaj zgromadzone, ze względu na to, że wiecie, to razem tak moim zdaniem nie wygląda jakoś super. Wiecie, jakby to była już taka dopasowana sukienka, inaczej zrobiona, no to co innego, a co innego, gdzie tutaj to się tak delikatnie na siebie nakłada i no widać te wszelkie, wiecie, różnice, łączenia i nie wygląda to dobrze. Sama w sobie spódnica, nie wiem, w niektórych miejscach wydaje się jakby zbyt duża, że wiecie, ten materiał się odkłada, jednocześnie jakby była trochę za mała na pośladkach, że mi idzie do góry i to tak idzie do góry, że jak właśnie zeszłam na dół, żeby Mateusz mi tutaj zapiął ten top, to jak wracałam, to już miałam tak naprawdę pół pośladków na wierzchu. Nie tyle, że się zatrzymała tuż pod pośladkami, ponieważ jest to taka konkretniówka, tylko faktycznie już, wiecie, podwinęła się niesamowicie ku górze, więc ja nie byłabym w stanie nawet jakby układać, dała się ładnie w niej chodzić, absolutnie. No i nawet nie znam w sumie sposobu takiego, żeby właśnie takie spódniczki nie szły do góry z ekoskóry, ponieważ one są, wiecie, miękkie, ten materiał nie jest elastyczny, więc no dziwna sprawa tak naprawdę. Jest bardzo krótka, ale no jakoś niedopasowana. Może w większym rozmiarze byłoby lepiej, ale wtedy też było sporo luzu, ponieważ tutaj właśnie w talii mi odstaje troszeczkę. Więc nie wiem, no po prostu nie jest może na moją figurę. Dajcie znać, jeśli mierzyliście, mierzyłyście, jak wygląda to u Was. I ten top ogólnie ma taki kształt, więc możemy nosić albo na spodniach, albo pod spodniami w momencie, kiedy mamy spodnie z wyższym stanem. Ja akurat wolę jakoś ten element chować, ale dajcie mi znać, jak Wy wolicie nosić. No i widzicie,
przypadku, no tutaj akurat eleganckich spodni, ale mam wrażenie, że właśnie będzie świetny ten top do jeansów, to tak to się prezentuje. Według mnie wygląda naprawdę świetnie. Dajcie znać, co sami o tym topie myślicie. A na dole mam tutaj model spodni, który jest ostatnio bardzo popularny i tak naprawdę już od poprzedniego sezonu, jak i nie od dwóch sezonów wstecz, ten model już występuje w Zarze. Ja tak naprawdę właśnie w tamtym roku czekałam do jakiejś wyprzedaży, żeby je kupić. Nie udało mi się kupić na wyprzedaży, więc stwierdziłam, że kupię w normalnej cenie, ponieważ są to spodnie, które są bardziej eleganckie, ale jednocześnie właśnie możemy ograć w różny sposób. Są z niesamowicie wysokim stanem, co ja akurat bardzo lubię, a to się rzadko zdarza w przypadku takich spodni, więc stwierdziłam, że są dla mnie idealne i nawet nie obchodzi mnie, jak dużo osób będzie miało je w swojej szafie. Jeśli dobrze leżą na mnie, no to jest w sumie najważniejsze. One kosztują 119 zł, mam tutaj rozmiar L. I generalnie zamówiłam tutaj zarówno rozmiar XL, jak i L, żeby sprawdzić, ponieważ tak mi się wydawało, że one chyba lepiej wyglądają mniejsze, tym bardziej, że właśnie o wspomnianym garniturze różowym, który kupiłam na wyprzedaży, no to właśnie tam mam 40, więc stwierdziłam, że spróbuję i zamówię oba rozmiary, żeby po prostu się przekonać. I tak wygląda L-ka, później Wam pokażę także XL-kę. Zdecydowanie ten rozmiar wygląda lepiej. Wydaje mi się, że tylko właśnie tutaj jakiś centymetr mi spadnie z ud już będzie idealnie, ponieważ faktycznie tu jest lekko opięty ten materiał na udach, dlatego też się tutaj odkłada materiał na górze, ale że zamierzam jeszcze to jest zredukować się w centymetrach, no to jest, wiecie, kwestia czasu tak naprawdę tylko. Podobają mi się, jak leżą. One są właśnie z bardzo wysokim stanem, tak jak mówiłam, one docierają do najwęższego miejsca w talii, nawet mam wrażenie, że troszeczkę wyżej, więc one będą pasowały do każdego crop topu, właśnie jak krótki by nie był. Tak jak właśnie tutaj ten biały, który wcześniej przymierzałam, też by fajnie do tych spodni pasował. Mają delikatny kant, ale faktycznie u mnie na udach on jest niewidoczny, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia jakby przeprasowania, jeśli Wam akurat na tym zależy, na łydkach widać ten kancik. Kolor niemalże identyczny jak tutaj właśnie te szpileczki, ale szczerze ten mi jakoś bardziej leży. To jest taka złamana biel i według mnie tak fajniej to wygląda i nawet do tego topu wydaje mi się, że lepiej by to wyglądało. Więc wydaje mi się, że po prostu te zamówię w mniejszym rozmiarze, o ile tylko będzie, ponieważ już sprawdzałam i na razie jest niedostępny, ponieważ bardzo mi się podobają jak leżą. No są co prawda nieco zbyt krótkie, mam wrażenie na mnie w przypadku mojego wzrostu 1,73 m, ponieważ one powinny być nad kostką. U mnie jednak tych centymetrów jest nieco więcej od kostki, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, tym bardziej, że właśnie te cechy jak wysokość w talii, wygoda, ponieważ one są naprawdę takie bardzo przyjemne i to jak leżą na tyłeczku, to tutaj wygrywa, więc nie patrzę na długość, ponieważ jakby wszystkie inne aspekty są super, więc właśnie te spodnie chętnie wymienię właśnie na inny kolor, ponieważ jakoś wydawało mi się bardzo uniwersalny ten beż, ale nie wiem w sumie. Dużo jest kolorów tak naprawdę, jeśli chodzi o te spodnie, także wybór jest ogromny, więc jeśli zależy Wam właśnie na tego typu spodniach, to sprawdźcie, ponieważ są od takich jasnych pasteli typu róż, mięta, do ciemniejszych odcieni, klasyczna czerń, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tu jeszcze ta spódniczka z inną górą i według mnie tak wygląda rewelacyjnie. No szkoda tylko, że się aż tak mocno podbija, ponieważ chętnie zostawiłabym właśnie spódnicę jako skóry w takim odcieniu, ponieważ według mnie wygląda obłędnie. Niedawno pokazywałam Wam ze Stradivarius Alleginsy właśnie w takim samym bądź niesamowicie podobnym odcieniu, które też zostawiłam w szafie, ponieważ bardzo mi się podobają i tamte zdecydowanie polecam, no tutaj niestety w przypadku tej spódniczki nie. Jeśli chodzi o górę, mam tutaj taką fajną koszulę, idealną w moim stylu i ona jest, jak widzicie, luźniejsza, zamówiłam tutaj rozmiar M, kosztowała ogólnie 100 zł, mamy taki spory dekolt i zawinięta jest tutaj, no i jest o skróconym stanie, no wygląda po prostu przepięknie. Nad nią akurat się jeszcze zastanowię, możecie mi to radzić, czy ją zostawię czy nie, ponieważ według mnie będzie fajna na lato, tym bardziej, że ona jest w większości z naturalnych materiałów. To jest w połowie bawełna, trochę jest domieszki lnu, trochę poliamidu, ale zastanawiam się nad tym materiałem pod tym względem, że jest jakby trochę ceratowy, jest taki sztywniejszy. No dzięki temu też fajnie trzyma kształt. Ładną tutaj tworzy objętość, jednocześnie jest podkreślona talia, ale jednocześnie tak jakoś się dziwnie czuję. O ile wiecie, przy ruchu to on ta koszula nie będzie wydawała dźwięku, ale faktycznie jak tak dotykamy, to jest dziwna w dotyku, więc nie wiem, co o niej myśleć. No w takim zestawieniu to w ogóle wygląda
No, idealnie po prostu. To jest po prostu petarda. Ale no, spódniczki na pewno nie zostawię, ale nad całą koszulą się zastanowię. Według mnie będzie to fajna opcja na lato. Też fajnie, że okryte ma ramiona. Będzie to oddychający materiał, więc też na jakieś wszelkiego rodzaju wyjazdy będzie spoko. Wiecie, nawet kostium pod spodem i będzie świetnie. Kolejny zestaw, jaki skomponowałam, to pomarańczowa lniana koszula oraz białe spodnie okroju mom jeans. Koszula kosztuje 139 zł. Jest w 100% lniana, więc super na wszelkie upały. Zamówiłam rozmiar M, ponieważ tak wydawało mi się na stronie, że to jest model tak konkretnie oversize'owy, ale nie spodziewałam się aż tak dużej. I spójrzcie tylko, jak luźne są rękawy. Ogólnie mi się podoba. Ma fajny kolor, troszeczkę zgaszony pomarańczowy, ale jednak dalej to jest fajny odcień, który lubię, a mało jest faktycznie ubrań w takim kolorze, a mi się niesamowicie podoba. Ja radzę wybierać jeszcze mniejszy rozmiar, chyba że lubicie takie bardziej workowate ubrania, to spoko, ale no w przypadku moim, co ja zazwyczaj noszę właśnie M-kę na L-kę, no to jednak S-ka byłaby najlepszą opcją, mocno luźna, a ona jest lekko półprzezroczysta. Len ma to do siebie, że on nie jest taki w 100% kryjący, jak właśnie ubrania są całkowicie lniane, a nie jako domieszka, więc faktycznie nawet ten biustonosz, który mam, ja mam taki biustonosz w odcieniu brudnego beżo-różu, no to jest troszeczkę widoczne, więc absolutnie tutaj ciemna bielizna odpada, jeśli nie chcecie jej pokazywać, żeby ona tutaj przebijała, no jakoś mi się to bardzo nie rzuca. No, ale tak to wypada fajnie. Na dole mam białe spodnie okroju mam jeans, kosztowały 119 zł, wybrałam tutaj rozmiar 42. O ile z przodu wypadają super, też są właśnie z wysokim stanem, takim dosyć mocno wysokim, tak jednak niesamowicie mocno mi odstają w talii. I tak jak wcześniej, spodnie Zary właśnie mam jeansy, ponieważ ten model lubię i w sumie głównie kupuję, to leżały na mnie idealnie, nie odstawały mi w ogóle na plecach, tak odkąd ćwiczę, to faktycznie talia mi bardzo mocno wyszczuplała, ale głównie z tyłu. I teraz właśnie te spodnie, które leżały na mnie dobrze, to z przodu są identyczne, a właśnie z tyłu zaczęły odstawać. Jakoś tam się wszystko, wiecie, inaczej ułożyło w momencie, kiedy też buduję mięśnie na plecach, to wtedy ciało się po prostu także zmienia i właśnie jakby tak bardziej wyszczuplałam w talii na plecach. A znowu w przypadku mniejszego rozmiaru obstawiam, że tutaj by były zbyt ciasne. Fajny model, podoba mi się, fajnie też, że on jest, wiecie, tak po prostu ucięty na nogawce, taki luźny, fajnie to wygląda. Sama nie zostawię w szafie i ze względu na to, że odstają w talii, ale też dlatego, że już mam po prostu jedne białe spodnie. To nie są spodnie, które często noszę, więc jakby jedna para mi w zupełności wystarczy. Powiem szczerze, że ten zestaw naprawdę fajnie się prezentuje, zarówno jeśli chodzi właśnie o kroje, połączenie tych krojów, jak i także odcienie. No tutaj zacznę od góry, mam tutaj marynarkę właśnie w takim zgaszonym, gołębim kolorze, taki szaro-niebieski odcień. Ta marynarka kosztowała 200 zł, tutaj też wybrałam rozmiar M, tak jak w przypadku pozostałych. No i jeśli chodzi o krój, mam wrażenie, że to jest identyczny krój, co właśnie ta skrócona marynarka w odcieniu tym piaskowym, ponieważ ponownie tutaj też jest trochę zbyt ciasno w rękawach. Kolor niesamowicie mi się podoba i według mnie wygląda naprawdę bardzo ładnie na mnie, ale wydaje mi się, że jednak wybiorę coś takiego bardziej uniwersalnego, ponieważ zostawiłam sobie tę liliową skróconą marynarkę z Kropa z jednego z ostatnich holi. To możecie tam zobaczyć właśnie. I ona jest w liliowym odcieniu, więc takim dosyć chłodnym. To wydaje mi się, że jednak wybiorę coś bardziej w beżowych tonach, a widziałam właśnie tę marynarkę także właśnie w jasnym kremowym odcieniu. I wydaje mi się, że jednak będzie rozsądniej wybrać taki odcień do szafy, ponieważ to po pierwsze nie jest taki rodzaj garderoby, który bym nosiła non-stop. W momencie, gdyby faktycznie tak było, to bym mogła mieć i 10 marynarek tak naprawdę, ale wydaje mi się, że rozsądniej będzie wybrać tę kremową i właśnie zostawić błękitną, ponieważ tutaj nie jestem do końca przekonana do tego koloru. Ten kolor zdecydowanie niebieski mi się bardziej podoba, więc no zastanowię się tak naprawdę, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale sama w sobie naprawdę mi się niesamowicie podoba. Na dole mam tutaj te spodnie właśnie, co pokazywałam wam, beżowe, tylko w odcieniu złamanej bieli i one są rozmiarze 42. No i powiem szczerze, że jest taki spory przeskok pomiędzy rozmiarami. Ja najprawdopodobniej teraz będę ogólnie przez jakiś czas pomiędzy rozmiarami, w zależności też od rozmiarówki sklepu, ale tutaj jak widzicie 42, no to tak sporo mi odstaje. To w zależności gdzie sobie pociągnę, czy z przodu, czy z tyłu, po prostu jest sporo luzu. Jak widzicie, też tego luzu jest mocno dużo na udach. No i ogólnie tutaj na udach
rewelacyjnie się układają. I też ten kant jest dzięki temu widoczny, ponieważ one się tutaj nie rozciągnęły i też z tyłu jest sporo luzu. Na nogawkach mi się naprawdę to bardzo podoba. No ale w talii po prostu ja bym potrzebowała, żeby tutaj były znacznie szczuplejsze. Czego wam nie dodałam w przypadku mierzenia poprzedniej pary, to niesamowicie mi się podobają tutaj te jakby przyszycia, ponieważ to fajnie tak optycznie tutaj zwęża tę talię. Niesamowicie mi się podobają. Naprawdę warto je sprawdzić, nawet jeśli nie lubicie takiego stylu właśnie bardziej eleganckiego. A pod spodem mam tutaj top z tej serii Contour Collection, z której zostawiłam mnóstwo topów. Kupiłam mnóstwo topów właśnie w tym roku. Teraz właśnie znalazłam taki o takim kroju lekko gorsetowym, ale dalej z tego samego materiału, czyli niesamowicie elastycznego, przyjemnego, dopasowującego się. Ten top kosztował 50 zł i mam tutaj rozmiar M na L. No i leży naprawdę perfekcyjnie. Bardzo ładnie wygląda. Ładny odcień beżu, taki twarzowy, lekko wpadający w róż, ale niezbyt mocno. Naprawdę fajna sprawa. Właśnie w takim zestawieniu do jakichkolwiek tak naprawdę spodni z wyższym stanem, właśnie czy z marynarką, czy po prostu solo, będzie ten top wyglądał naprawdę super. Teraz mam sobie już taki dedykowany komplet. Top gorsetowy plus spódniczka. Wybrałam tutaj taki cukierkowy odcień różu. Do wyboru był także odcień biały i ten top można było kupić w beżowej wersji, tylko do tego beżowego nie było już takiej samej spódniczki, tylko spódniczko-spodnie, ale tak jak patrzyłam na ten zestaw, to tak jak spódniczka jest do noszenia z wysokim stanem, tak jak lubię, to w przypadku tego beżowego tamten dół właśnie był taki z niższym troszeczkę stanem, takim standardowym, więc wtedy też faktycznie tej skóry pokazane by było więcej, dlatego się nie zdecydowałam, chociaż kolor zdecydowanie ładniejszy, dlatego super by było, jakby spódnica też była w takim kolorze, bądź jakby był bardziej taki stonowany odcień różu. Ten komplet zamówiłam tak trochę jakby w ramach eksperymentu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ponieważ o ile róż uwielbiam, to raczej nie właśnie w takim dokładnie odcieniu. No ale dobrze, każdy z tych elementów kosztuje 100 zł. Wybrałam tutaj zarówno w przypadku spódniczki, jak i topu rozmiar L. I to był strzał w dziesiątkę. Jak widzicie, leży to naprawdę świetnie i w sumie nie widać nawet łączeń, więc wygląda to jak sukienka. Góra jest przepięknie dopasowana, tutaj akurat biustonosz założyłam, typu bardotka. Ale właśnie mamy tutaj także usztywnienia, fiszbiny, fajnie jest to wszystko wyprofilowane. I tutaj te marszczenia materiału wyglądają rewelacyjnie. No jest po prostu ten top idealny. A na dole spódniczka. Spódniczka, która jest właśnie bardzo wysoka. Na zakładkę ma tutaj materiał, więc tutaj środek jest nieco krótszy niż reszta, ale ogólnie sama w sobie, o ile jest mniówką, to jest na takiej fajnej długości, więc polecę osobom, które właśnie mają są wyższe po prostu, ponieważ zazwyczaj te krótkie spódniczki są naprawdę niesamowicie krótkie. Ta jest idealna, no a w przypadku po prostu, gdy macie mniejszy wzrost niż ja, no to po prostu ta długość będzie dłuższa. Ze względu na zakładkę materiału i też ogólnie właśnie na takie marszczenia, to też nie podkreślę brzucha w żaden sposób i wygląda rewelacyjnie i czuję się niesamowicie komfortowo. Materiał na pośladkach jest opięty, dzięki czemu wygląda ładnie, ale jednocześnie też delikatnie podkreśla celulit tutaj w tych miejscach, dlatego wam na to zwrócam uwagę, żebyście po prostu wiedziały przed zakupem. Sukienka o przepięknych kolorach, niesamowicie urocza, cudownie podkreślająca talię, ale kto wymyślił te miseczki? Spójrzcie, jak one są małe. Jaki biust się tutaj zmieści? Ja nie rozumiem, ponieważ no, brałabym bez zastanowienia. Naprawdę. Niesamowicie podoba mi się materiał, krój, ale jednak no tutaj miseczki chociaż o trochę większe. Mam wrażenie nawet, że w tym topie koronkowym, od którego zaczęłam, w którym już były małe miseczki, to że one były znacznie większe. Szkoda. Bardzo szkoda. Sama sukienka kosztuje 119 zł, wybrałam tutaj rozmiar E. No i oprócz tutaj tej kwestii biustu na górze, no to leży perfekt tutaj. Przepięknie podkreśla talię, ładnie ją tutaj wyszczupla, następnie jest rozkloszowana, ma taki sztywniejszy materiał, dzięki czemu też ten dół naprawdę tak ładnie się układa. No a góra niestety. Tutaj jest właśnie za mało miejsca na miseczki. Mi tak naprawdę przykrywają połowę tutaj biustu, a jednocześnie odstają tutaj pod pachami. I wygląda to niestety strasznie źle. O ile tutaj nie będzie odstawała pod pachami, właśnie tutaj z boku, to wydaje mi się, że w przypadku małych biustu może być ok, ale jeśli macie większy biust ogólnie, no to nawet nie warto próbować. Bardzo żałuję, ponieważ to są moje kolory błękit, róż, fiolet, cudowne. No ale niestety.
Ta brązowa sukienka naprawdę ma bardzo fajny vibe. Kosztowała 169 zł, wybrałam tutaj rozmiar L. No i jest właśnie taka ołówkowa, mega dopasowana tutaj, a następnie jest taka prosta na dole. Według mnie wygląda naprawdę fajnie. Dodatkowo ma kontrastującą białą, czy to jasną kremową nitkę. No tutaj... Wiecie, też nie jest idealnie, jeśli chodzi o miejsce na miseczki, ale wiecie, to jest taki efekt akceptowalny, gdzie w poprzedniej sukience, no to jednak niestety nie. Ze względu na ten krój zarówno będą przepięknie podkreślone krągłości, ale jednocześnie to, czego nie chcecie podkreślić, też może być podkreślone, czyli ewentualne boczki, bardziej odstający, wydęty brzuch, więc na to Wam zwracam uwagę. Tutaj ten materiał jest super cieniutki, ale jakby jest tak napięty, że... Wygląda na pośladkach naprawdę dobrze i te pośladki to w ogóle wyglądają teraz na takie super jędrne i ubite i ładnie, no, ale no nie wiem, zastanowię się nad nią w sumie w głównej mierze dlatego, że jest to sukienka 100% poliestrowa, więc nie będzie zbyt dobra na cieplejsze dni, ze względu właśnie na ten sztuczny materiał, ale sam w sobie krój jest bardzo ładny. Na koniec dopasowana, drapowana sukienka w odcieniu brudnego różu, kosztowała 199 zł i wybrałam tutaj rozmiar L. Akurat tę sukienkę widziałam w holu u jednej z youtuberek brytyjskich, które oglądam i bardzo mi się spodobała, jak u niej wyglądała, ale jakby sama w sobie ona ma zupełnie inny styl, właśnie taki bardziej elegancki, poważniejszy. I mam wrażenie, że sama ta kiecka, o ile jest obłędna, tak właśnie jakby trochę zbyt poważna, jak dla mnie mam wrażenie. I świetnie by było, gdyby była też wersja właśnie taka skrócona, taka właśnie do połowy uda, czy kończąca się przed kolano. Wydaje mi się, że wtedy po prostu by dopasowała się bardziej do młodszych osób, ale sama w sobie jest naprawdę świetna. Jest super dopasowana, więc ładnie podkreśla krągłości, fajnie podkreśla biust, ale ze względu właśnie na te przeszycia, marszczenia, no to ani nie podkreśla jakoś zbytnio brzucha i wygląda niesamowicie korzystnie na figurze i też podoba mi się zakończenie właśnie tej sukienki. Jest to zdecydowanie coś innego niż normalnie widzimy i jest symetryczna, co ja akurat wolę symetrię, jeśli chodzi o ubrania. Tak tutaj coś mnie przyciągnęło do tej sukienki i faktycznie uważam ją za fajną opcję. Fajna będzie na jakieś takie większe wyjścia, na przykład na jakieś, wiecie, komunie, chrzciny czy wesela, w zależności też od waszego stylu. Wydaje mi się, że wielu osobom może przypaść do gustu. To by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Dajcie mi znać, co myślicie o tych ubraniach. Według mnie jest tutaj dużo hitów. O ile, wiecie, trochę plus minus, jeśli chodzi o sam dobór rozmiarów, ale no mam wrażenie, że właśnie teraz już zaczynam być pomiędzy rozmiarami, więc troszeczkę będzie mogło być tak, że właśnie będę tutaj chybiać, jeśli chodzi o wybór. Ale same rzeczy bardzo mi się podobają i część na pewno zostawię. Nad częścią się zastanowię, czy też wymienię właśnie na jakieś inne kolory z dostępnych właśnie na stronie Zary. Dobrze, już nie przyciągam dalej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!